Siemaneczko, te beściaki, z tej strony Bora. Przed nami kolejny odcinek przygód bezimiennego, bezziemnego. Trzeci już odcinek z gierki Gothic 3. Jesteśmy nadal w Redok. Zeszliśmy tutaj na samo dno tej jaskini. Porozmawiamy sobie tutaj ze wszystkimi. Może zaczniemy od tego. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Dobra, dobra. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety, w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Ale najpierw powiedz Norrisowi, żeby wyjaśnił ci zasady walki na arenie. Dobra, dobra, dobra. Zajmę się stworzeniami z jaskiń po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? No ba. Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Pokaż mi swoje towary. No, ma strzały, które z chęcią odkupię od niego. Za te parę groszy. Dobra, z tym się gadać nie da. Z tym również. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Chyba cię zęby swędzą. Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni ci zasady walki, a potem możemy zaczynać zabawę. Koleś chyba ogłupiał, on chyba zapomniał, że zęby nie marchewki trzy razy nie rosną. A, nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Redok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety, orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Dobra, dobra. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? Ale nie chcę na razie. Chociaż to może by się przydało. Nie jesteś na to gotowy. O. To nie chcę nic. Chcę walczyć na arenie. Pierwsze z tym, który ma halabardę. Walcz ze mną na arenie. Dobrze, ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. No pewnie. Spotkamy się na arenie. Ja sobie tylko muszę jeszcze coś zrobić dla pamięci. A tamten niech czeka. Kurwa, nie to! Dobra, dobra.
Opuściłeś arenę. Ach. Jesteś mniejszy niż się zdaje. No cóż, zjebałem. Nie ma się czym chwalić. Powinieneś jeszcze potrenować. Idź do Norisa. Nauczy cię kilku sztuczek. Chcę powtórzyć ostatnią walkę. Tak też myślałem. Idź na arenę. Gdzie ja, kurwa, niby jestem? Kto jest silniejszy? Ciebie twoja stara bije, no to kto może być silniejszy? Wszystko weźmiemy, wszystko! Coś tu jeszcze jest na tej arenie? Oczywiście, że tak. Dobra, wyłaź, psi pyrtku. Następny niech tu przychodzi. No kurwa, gdzie on tą łeb wsadził? W skałę, kurwa. O. Zawsze biją małego. No jedziesz, kurwa. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. A dziękować, dziękować. Next! Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy, na co cię stać. Zobaczymy, na co ciebie stać. Chodź tu! Ludzie, walka! Też będziesz miał głowę, w, kurwa, w skale? No ba, czemu nie? Będziesz miał tego złota. Zabójca orków. Ale reputacja cały czas, znaczy ten, doświadczenie cały czas rośnie. Punkty nauki potrzebuję chyba z 20. Ale na wszelki wypadek uzbieram sobie jeszcze więcej. Tam przed Cape... No zobaczycie. Zobaczycie, co kombinuję. Do czego mi te punkty nauki są potrzebne. Zawsze tak robiłem, sprawdzało się i... Wygrałeś walkę. I tym razem zrobię dobra tak samo. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie. No, okej. Next. Nie Norris. Który to był? A nie, to chyba to by było na tyle, tak? Czy jeszcze ten? Chyba wszystko. Czemu się wydało, że trzech? Dobra, Javier. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Palladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Potrzebuję broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Następny dobra poziom. Robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc,
Musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Okej. Ja teraz muszę jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie wrócić na górę. Na samą górę. Pancerz buntownika chcę kupić. Przyda mi się, bo mój jest tragiczny. Zerowy. Ten zwykły pancerz chyba będę mógł kupić już. A jak nie to... No, tak. Chyba będę mógł. Na zewnątrz chyba jest noc. Aktualnie. Gdzie jest ten od pancerza? Pokaż mi swoje towary. Farmer, skórzane. Jesteś w porządku. No tego nie mogę, nie? Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Dobra. Hajs mi się co prawda prawie skończył. Ale przed ostrzami, uderzeniami mam po 20, a już ochrony przed pociskami 10. Już to inaczej wygląda. Dobra, czas oczyścić jaskinię. I teraz to będziemy czynić. To było głównym celem chyba tego odcinka. Mam nadzieję, że całą zdążę oczyścić, ale chyba tak, zobaczymy. Nie wiem, cały czas mi się wydaje, że na arenie jeszcze z jednym mógłbym walczyć. Na skróty sobie pójdziemy. Dobra, wpadamy do tej jaskini. To sobie potem pozbieram, nie ma teraz czasu na zabawę. Wkurwia mnie tylko, że oni za chwilę będą mi pomagać. Choć może nie. Ilu was tu jest? Łasz ty, frycz ty! Jeden załatwiony. Drugi. No chodźcie tu. Chłopie, chłopie, opanuj się, opanuj się, opanuj się! Bo ja żarcia nie mam za dużo. Będę musiał eliksir wziąć, a szkoda mi go. No weźmy. Co my tam dalej mamy? Więcej goblinów pewnie, nie? Jeb mu w ryj. Wow. Dobra, wyciągamy sobie miecz. Chodź, chodź. Tak nie podejdzie. Patrzcie, jebnął mnie pierwszy. No chodź, zanim tu twoi przyjaciele przyjdą. Patrzcie, co on mi robi. Dobra. Teraz za dużo energii do iteracji, tak mi się wydaje. Next. Aha, tu już są tylko jaszczury. Nie, teraz jeden. Z nim nie powinno być wielkich kłopotów. Już jest mój. Okej, stuwa zaliczona. W tym pomieszczeniu już nic nie ma.
czy nic poza rzeczami do zebrania, nie? Mamy zardzewiały miecz, kolejny. Wszystko się przyda, wszystko będziemy sprzedawać. W początkowej fazie gry na pewno wszystko się przyda. Potem niektóre rzeczy już będę olewał po prostu, ale na razie na pewno nie. Tu się chyba jednego kufru nie dało otworzyć, z tego co pamiętam. Aha, zapomniałem, że mam pierścienie. Teleport do Redok. O, to jest to, co potrzebowałem wcześniej. Ognisko. Wszystkie 19, oczywiście, że tak. Zobaczymy z tymi pierścieniami. Założę sobie te pierścienie jeszcze. Wytrzymałość plus 10. No dobra, niech będzie. Czemu to jaskini taka mgła się robi nagle znowu? Nieważne. Kolejny jaszczur. Kurde, nie trafiłem. I znowu nie trafiłem. Jeszcze dwie strzały mu trzeba posłać. Jeszcze jedna. Dobra. Patrzcie, co się dzieje, cholera. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Zaczyna mnie to denerwować. Zrobimy coś innego. Tak nie może być. Ale czasami w Gothicu tak się właśnie dzieje. Wrócimy sobie. Haha, tutaj. Wrócimy sobie tam do tej jaskini, gdzie są butownicy. I robię to w ten sposób zawsze, że kładę się spać do kolejnego ranka. Budzę się rankiem, już jest wszystko gitara. Tylko, że nie pamiętam, żeby tak się działo w jaskini kiedykolwiek. No być może, ale ja tego nie pamiętam. Proszę bardzo. I wracamy. Takich sytuacji będzie więcej. Ale będę starał się właśnie tak temu zapobiegać. Wyciągamy łuk. I szukamy kolejnego celu. Tutaj teraz w jaskini po lewej stronie najprawdopodobniej, z tego co pamiętam, będą dwa jaszczury. O, czemu tam się jeden pojawił? Dobra, w sumie. Tam są dwa, no właśnie. Trzeba ucelować tego jednego. Dwie strzały trzeba mu wpakować, jeszcze jedna. Wow! Ale spoks. O, już biegnie do mnie. Przed nim będę musiał się troszeczkę uciekać. Chyba. A może nie. Okej, nie. Czyli została już tylko ten. Został... Jak on się nazywał? Nie zębacz, tylko... pełzacz. Tu jeszcze jest jaszczurka. Gin zarazo. Centralnie w ryj. I to by było na tyle. 53 strzały. Z tymi strzałami zawsze mam cholera kłopot na początku. To był koszyk, dobrze pamiętam. I kufer. A bo czemu nie? Weźmiemy sobie to teraz. Za ciężkie. Tak, tego się nie da otworzyć. Zrobimy sobie teraz tutaj zapis.
20 minut gry minęło. I idziemy dalej. Jaskinie, w tym odcinku musimy oczyścić. Gdzie ten pełzacz? Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze to pełzacza chyba daleko, bo tu będą jaszczury, o ile dobrze pamiętam. No właśnie. Teraz zwiewamy. Odwracamy się. I po jaszczurce kolejnej. Stówka doświadczenia znowu wpadła. Ale tam jest chyba jaszczura jeszcze jedna. Nie. Czyli przed nami już tylko pan pełzacz. Który jest dosyć silny, znaczy dosyć twardy. Będziemy kilka razy musieli przed nim zwiewać. Ale spoko. I zwiewamy. To nie za szybko, żeby nas gonił. Wow! No i to była dupa z mojej strony. Udało się, bo tak bym miał energię odnawialną znowu. Na czerwono świeci, to znaczy, że się wkurwił. A mnie to bardzo cieszy, bo będzie za mną szedł dalej. Wow, 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 wow. Kurde, w łeb mu chciałem trafić. Pięknie. Jesteś mój. Super. Reputacja Redok plus 20. 30 tylko zostało. Strzał. Tu była strzała? Weźmy sobie ją. Każda sztuka się przyda w tej chwili. O właśnie, już 33 strzały. No i tu jest kolejna. W tej jaskini nic nie ma. Ale ja sobie zrobię tutaj jeszcze jedną rzecz. Teraz nie czas na zbieranie grzybków. Halucypków. Tego się chyba też nie da otworzyć. Da się. O, wybuchające bełty, znaczy te strzały. Czekajcie, ale tutaj u wyjścia chyba nic nie ma. Żadnych wrogów za dużo, o, szczaw. Tu jest rzeczy, które są do zabrania, fajne niektóre. Czy w tej chwili fajne, bo potem to nic nieznaczące oczywiście. Co wezmę grabie, będę rolnikiem. Chochla, będę kucharzem. Tych monet nie zbieram, pieprzę to. Czy wiadomo, że tam coś zbiorę. Dobra, i tu jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Spierdala dzielenie, jeszcze mi jesteście potrzebne. Tutaj są kolejne kuferki. Za ciężkie. To kurwa, idź po przyjaciela i podnieś to razem z nim. Dobra, tutaj są orkowie i to mnie teraz interesuje najbardziej. Czekajcie, dobrze, dobrze idę w ogóle? Chyba dobrze, tak, dobrze. Nie pamiętam, żeby tu jakieś wilki były, chyba nie ma. Są orkowie, którymi trzeba jeszcze pozamiatać teraz. Hej, kura. O, tam jest klif, ale... My się teraz z orkami pobawimy. Zrobimy sobie zapis kolejny. Będę wykorzystywał max 5 zapisów, tak myślę. Dzień dobry, dziewczyny. Hej, ludzie! Walka! Przestań! Nie daj się! Nie walka, tylko masakra. Pokaż mi! Pokaż mi, no, pokaż mi.
Czekajcie, bo tego muszę dotupić do końca. Teraz ty, a potem niech stamtąd wyjdzie z chałupki. To szybko, bo ja was muszę jeszcze dobić. Hej, ludzie! Walka! Pokaż mu! Dawaj, dawaj, dawaj. I tutaj jeszcze mamy toporka. Pięknie. Morderco! Zamknij się. Ty kurwa pięściami do mnie? Walka! Jeszcze świnię ubiłem. Moja głowa. No, twoja głowa. Co mnie twoja głowa obchodzi? O, będzie mierzył do mnie z kuszy. To zygzakiem, zygzakiem. Hej, ludzie! Walka! Dobra. Trup. Już pan trup. Dobra, pozbieramy tutaj wszystko. Gdzie ta świnia, bo ona miała mięso podwójne, potrójne nawet. Tam jest ścierwojad, już go wypatrzyłem, tam przede mną. Ale na razie tam nie idziemy. Kurczok. Dawać mięso. Czekajcie, tam coś widziałem jeszcze chyba. No właśnie. Od ciebie jeszcze nic nie zabrałem? Zabrałem. Dobra, teraz pogadamy sobie z Kowalem. Nie próbuj żadnych sztuczek przybyszy. Jasne. Albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą. Choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Jesteś kowalem? Możesz mnie czegoś nauczyć? Bez kuźni? Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. Znajdź mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Zaczyna mi to wkurwiać. Patrzcie, znowu tam mgła się pojawiła. Zabijemy świnię. Jedną. A, zdąży uciec? Zdąży chyba. Już ty kurde. Dobra, wracasz zaraz do mnie, myślę. To zabijemy kury. Mięso zawsze się przyda. Chodźcie. Tiu, 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 tiu. Jak to moja babcia wołała do kur? Niemożliwe. Co kurwa niemożliwe? Niemożliwe. Dejże spokój, chłopie. Poczekamy na tamte prosiaczki jeszcze. Tu mamy kuferek. Paczki z bronią chyba gdzieś były, nie? No właśnie. I w tym momencie będę miał 5 paczek dla montowników. Świnie wróciły? O, ja tu jeszcze wrócę. A potem je pozabijam. Nic tu więcej nie ma, nie ma. Tu te kurczoki gdzieś dwa jeszcze były, nie? Tu jest jeden. A dobra, nie chcę mi się szukać drugiego. Ta mgła mnie wkurwia i to naprawdę mnie wkurwia. Po drodze zbierzemy sobie troszeczkę zielska. Dobra, kowalu, przyspiesz, bo nie mam czasu na głupoty. Co to było? Jeleń. Oczywiście wchodzimy w tą samą jaskinię, z której wychodziliśmy. Idziesz, ziomuś.
Nie będę do nich zbierał, bo sobie to potem pozbieram jakoś na spokojnie. Żeby nie psuć odcinka, żeby go nie przedłużać. Już trwa 30 minut. No. Idziesz, Kowalu? Żebyś mi się nie zblokował. To jeszcze tylko kawałeczek. O, to jest chyba ostatnia jaskinia. Czy taka komnata w jaskini? Ta nawet na pewno, bo tu już są martwe gobliny. Poinformujemy teraz ich jeszcze o tym, co zrobiliśmy. Gdzie jest kurwa Kowal, bo wróci tam. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? No niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Wzacę je w buty, będziesz wyższy. Chociaż 500, dobra, może być. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Javier. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Gdzieś jest Cliff, tu jesteś, dobra. Teraz z tobą pogadam. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Co mi dał? 300. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do sęki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. No i tu więcej już od niego nie mogę. Pokaż mi swoje towary. Jak mnie ta mgła zaczyna wkurwiać. Już nie denerwować, tylko wkurwiać. Dobra, i tak byśmy tutaj zakończyli odcinek. To by było na tyle, te beściaki. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie swój komentarz, zostawcie łapę w górę. To zawsze motywuje i pomaga. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z całą serią gierki Gothic, która potrwa naprawdę bardzo długo raczej, oraz z pozostałymi moimi seriami. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.